Wyznaczę prawdziwą wielkość odcinka metodą transformacji. Najpierw podpiszę x-a, jest to x1, 2, czyli między pierwszą a drugą rzutnią. Teraz dostawię trzecią rzutnię. Musi ona być równoległa do odcinka, obojętnie w którym rzucie. Możemy to zrobić i w primach, i w bisach. Równolegle do Q prim P prim dostawiam x i 1, 3. Teraz, żeby przenieść punkty do trzeciej rzutni, odnoszę je pod kątem prostym do nowego x. Odległości odmierzam od rzutni porzuconej, w tym wypadku porzucona rzutnia jest to druga, do porzuconego x, czyli do tego x 1, 2. Odmierzam najpierw od x do p z bisem, przenoszę tą odległość do nowego x na trzecią rzutnię. To samo z punktem q. Od porzuconego x do q z bisem i przenoszę od nowego x na trzecią rzutnię. Mogę teraz zaznaczyć oba punkty w trzecim rzucie. Otrzymuję p z trzema oraz q z trzema. Kiedy połączę te dwa punkty ze sobą, otrzymuję tutaj prawdziwą wielkość odcinka PQ.